Cześć. W tym filmie zajmiemy się krótkim opisem systemu Amiga Forever Premium Edition w wersji 10. Aby uzyskać dostęp do pakietu Amiga Forever w dowolnej z wersji, wystarczy wejść na stronę amigaforever.com, jak tutaj widzicie. Można kupić wersję Value, która kosztuje 10 euro z VAT-em. Można kupić wersję Plus, która kosztuje 30 euro z VAT-em. Lub wersję premium, która kosztuje 60 euro z VAT-em. Są to, rzecz jasna, ceny przybliżone, a ich dokładne wersje wyświetlają się w tej części ekranu. Może na początek przejdźmy pod link Compare Editions, czyli porównanie wersji. I widać tutaj, że wersja Value zawiera emulację hardware'u Amigi oraz system ROM 1.3 oraz pliki systemowe. W zasadzie ta wersja zawiera bardzo mało pakietów, mało funkcjonalności, więc jeśli w ogóle ktokolwiek rozważa pakiet Amiga Forever, to dobrze, aby zaczął od wersji Plus, widocznej tutaj na ekranie. Wersja Plus zawiera o wiele więcej elementów składowych systemu, jak również umożliwia automatyczną instalację pakietu AmiKit 10, 11 bądź 12. O 12 film jakiś czas temu zrobiłem na YouTubie. Wersja Premium tym różni się od wersji Plus, że zawiera dwie dodatkowe płyty DVD z filmami. Tutaj wygląda sprawa tak. Jeśli kupujemy wersję Value, to nie otrzymujemy żadnego nośnika, tylko ściągamy ze strony. Jeśli kupujemy wersję Plus, to otrzymujemy link do pobrania pakietu oraz możemy sobie samemu wytłoczyć te płyty, nagrać. Wersja Premium umożliwia nam dostęp do Amiga Forever w wersji Plus, który możemy od razu po zakupie pobrać, a dodatkowo za mniej więcej miesiąc czasu, przynajmniej ja tyle czekałem w Polsce, więc po miesiącu czasu można w bardzo dużym przybliżeniu otrzymać trzy płyty DVD, z czego pierwsza płyta jest płytą instalacyjną oraz płytą, która umożliwia uruchomienie tej kompilacji, nazwijmy to w wersji portable, a pozostałe dwie płyty to są płyty z filmami. I teraz tak, ja już zamontowałem te płyty, one wszystkie są w moim systemie. Więc na początek zajmijmy się instalacją pakietu Amiga Forever. Aby to zrobić, z płyty, którą otrzymałem, robię dwuklik na programie AutoRun i mamy tu możliwość Play from Medium, czyli tak jakby uruchomienie w wersji Portable, instalację pakietu Amiga Forever, instalację pakietu Amiga Explorer, przejrzenie dokumentacji, przejrzenie katalogu z zawartością, jak również przejście na stronę główną pakietu Amiga Forever. My wybierzemy oczywiście instalację pakietu Amiga Forever. A więc klikam opcję odpowiednią i przez Wizard przechodzimy, klikając przyciski Next, a następnie wybierając opcję kompletnej instalacji. Wszystkie elementy składowe będą zainstalowane i jak informacja tutaj wyświetla się na ekranie, wymaga to najwięcej przestrzeni dyskowej w porównaniu do wersji custom, w której możemy sobie wybierać, co chcemy, a czego nie chcemy zainstalować. A więc klikam Next i pakiet Amiga Forever na razie w wersji Plus jest instalowany w komputerze, w którym teraz ma to miejsce. Po zakończeniu instalacji wyświetla nam się domyślnie zaznaczona opcja, abyśmy uruchomili player pakietu Amiga Forever, więc klikając Finish mam zamiar to umożliwić. Pakiet Amiga Forever Plus Edition został uruchomiony po uprzedniej instalacji. Z racji tego, że mam również zainstalowany pakiet C64 Forever, jak widzimy tutaj, to z tego też powodu pakiet Amiga Forever w wersji Plus rozpoznał te elementy i wyświetlił je również w swoim interfejsie, aby umożliwić mi łatwe i szybkie uruchomienie pakietu C64 Forever. Ale my w tej chwili zajmiemy się pakietem Amiga Forever. Pierwsza opcja Systems, czyli systemy.
umożliwia nam uruchomienie systemu w Amidze 500, Amidze 1000, 2000, 3000 i tak dalej, jak wyświetlone tutaj na ekranie. Daje nam to możliwość poczucia takiego klimatu danej maszyny, którą posiadaliśmy w dawnych czasach, lub jeśli ktoś nie posiadał, to rzecz jasna może teraz doznać tego. A więc na początek uruchomimy sobie Amigę 1000, klikając na opcji Amiga 1000. Robię więc dwuklik i widać tutaj, że już uruchamia nam się Amiga 1000 w takiej postaci, w jakiej oryginalnie była dostarczana. Workbench zawarty w pakiecie to jest Workbench 1.1. Klikając na ikonę Workbencha, wyświetlają nam się ikony z tegoż systemu. No i co my tu mamy? Mamy zegar. Na wypadek, gdyby ktoś nie dostał na komunię. Być może nie wygląda to spektakularnie z racji tego, że rozdzielczość, która tu jest zastosowana, powoduje, że wygląda to gorzej niż wyglądało to w dawnych czasach, gdy używaliśmy telewizorów albo monitorów 4x3, ale w większości się używało telewizora do Amigi. Mamy tutaj folder demos. Właściwie w czasach Amigi to się nie mówiło foldery, tylko szuflady, które mają w sobie jakieś dema. Folder, szufladę, utilities, czyli tak jakby użytki, które na przykład jest tutaj użytek o nazwie Notepad, czyli notatnik. W czasach Amigi to było podstawowe narzędzie do pisania. O, z opóźnieniem, ale jednak coś zadziałało. Folder szuflada system zawiera aplikacje systemowe, czyli umożliwiające w tym wypadku skopiowanie dyskietki pierwszej na drugą, CLI, czyli command line, i inicjalizację dyskietki. Jeśli się nie mylę. Trashcan to kosz, czyli lądowały tutaj programy lub pliki, które skasowaliśmy. Możemy więc wyjść z Workbencha dla Amigi 1000 i uruchomić Workbencha dla Amigi 500. Mamy już uruchomiony Workbench w wersji 1.3. Czy będzie on się różnił od Workbencha 1.1? Na pewno będzie się różnił. Mamy tutaj programy, z których się korzystało w czasach 500. Gdy uruchomimy aplikację program Say i zechcemy, aby coś nam powiedział, to komputer Amiga 500, emulowana w tej chwili, nam to powie. Zobaczmy, co się stanie. No dobrze, coś powiedział. Workbench 1.3 zdecydowanie o wiele bardziej rozbudowany od Workbencha 1.1, ale nie na tyle, abyśmy chcieli na nim skończyć naszą eksplorację systemów Amigi. Dlatego teraz zamkniemy Workbench 1.3 i Amiga 500 po to, by uruchomić w następnym kroku Amiga 600, czyli była to Amiga, która zawierała Workbench 2.0. Widzimy już tutaj zdecydowaną różnicę w porównaniu do interfejsu z Workbencha 1.3. Widzimy też, że prawdopodobnie zostało przydzielone 1 MB pamięci na potrzeby tego Workbencha. Ja sam posiadałem Amigę 600. I gdy teraz spróbujemy uruchomić znów komendę Say, wpiszę ten sam tekst. Posłuchamy, jak teraz to będzie brzmieć. No już trochę lepiej.
Nie będziemy się tutaj skupiać na obsłudze Workbench'a, tylko bardziej chodzi o to, żebyśmy sobie mogli mniej więcej zobaczyć porównanie, jak to wyglądało w dawnych czasach. No i uruchomił nam się Workbench 3.1 w Amidze, w której jest przydzielone 2 MB pamięci. No i tutaj będą podobne programy, choć pewnie będą też inne niż to, co system 1.3 lub 2.0 zawierał. W kolejnym kroku uruchomimy na przykład Amiga CD32. To była Amiga, która nie posiadała klawiatury ani stacji dysków. Posiadała napęd CD, z którego można było uruchamiać gry w wersjach CD, jak również słuchać muzyki. Być może również oglądać filmy, tego tu już nie pamiętam. Wiem, że była jakaś przystawka do Amigi CD32, która coś takiego umożliwiała. A więc uruchamiamy Amigę CD32 i delektujemy się logo. Amiga CD32 została uruchomiona. Gdybyśmy teraz zamontowali w emulatorze WinUAE jakiś plik ISO z grą dla Amigi CD32, to prawdopodobnie uruchomiłby się. W pakiecie Amiga Forever jest również możliwość uruchomienia Amigi CDTV, więc teraz mamy zamiar to zrobić. Niestety Amiga CDTV nie przywitała nas muzyczką, jak Amiga CD32 przed chwilą, ale widzimy, że system został uruchomiony i gdybyśmy teraz zamontowali plik ISO, albo jeśli ktoś ma napęd optyczny, włożyli płytę dla Amigi CD32, płytę z grą lub płytę z muzyką, to z dużym prawdopodobieństwem emulator WinUAE zacząłby ją odtwarzać. A więc wyjdziemy z Amigi CDTV. Kolejną wersję, którą uruchomimy, to może być system Walker. I to w wersji prototypowej. Zaraz zrozumiesz, co mam na myśli, gdy zrobię dwuklik. W tej chwili ściągają się niezbędne pliki. My teraz chwilę poczekamy i za chwilę znów się usłyszymy. Pakiet dla Amigi Walker w wersji prototypowej już jest gotowy. Robimy więc dwuklik i patrzymy. Informacja, tak jak Guru Meditation, wersja beta, tylko dla programistów. Na temat systemu Amiga Walker można poczytać w Wikipedii, można też poczytać na jakichś niezależnych lub częściowo zależnych portalach amigowych, ale my tylko sobie przeanalizujemy zawartość folderów. Wejdziemy do folderu Apps English. I co tutaj mamy? Data Store. Folder Mania. No, czyli coś tutaj jest poukrywane. W takim razie niech mi ktoś przypomni, w jaki sposób się to odkrywało. Show. O, to będzie to. All files. Może jeszcze raz. All files, czyli co? Znaczy, że jest puste. A Data Store, sprawdźmy jeszcze raz. No tak, dla każdego folderu trzeba to włączać indywidualnie. Również puste. Personal Paint. Oh yeah. Robimy dwuklik. I Personal Paint. Ruszyłem myszką, dlatego znikł napis. Personal Paint. Nie wiem, czy to jest wersja jakaś niemiecka. Sprache. Personal Paint został uruchomiony. Gdy zrobimy information o programie, to widzimy, że Cloanto Italia ma prawa autorskie do tego, a Personal Paint jest w wersji 6.4. Wajta. Wychodzimy z Personal Painta.
TurboCalc, czyli pewnie jakiś arkusz kalkulacyjny. Zobaczmy, czy coś będzie. No niestety nic nie ma. WordWorf. Wiem, że coś takiego było. W tej chwili już nie pamiętam przeznaczenia. No również folder jest pusty. Zobaczmy więc folder Workbench. A folder Workbench to użytki, pliki systemowe, devs, czyli devices, toolsy. Z niektórych się korzystało w czasach Amigi i z innych mniej. Storage, chociaż bardzo podobne do devsów. No właśnie, tak coś myślałem sobie, czy to jakieś déjà vu, ale okazuje się, że nie. Kolejny folder to zobaczymy jeszcze raz Data Store, ale z tego poziomu. Czy również będzie pusty? Tak, również jest pusty, w porządku. TurboCalc, tu już nie będziemy sprawdzać. I teraz skala MM. Skala multimedia, lub jak wolisz, multimedia. Pamiętam swego czasu, gdy byłem w wojsku, to na Amidze, miałem wtedy Amigę 600. O, niestety nie uruchomimy skali. Będąc wtedy w jednostce wojskowej w Nurcu, to pamiętam, że używałem Amigi 600 z 2 MB pamięci RAM i tworzyłem czołówki w programie Skala Multimedia do kaset wideo, do kaset VHS. To były kasety z WSL, bo będąc żołnierzem w takiej standardowej jednostce wojskowej, to był nie jednostka zawodowa, ja byłem zwykłym żołnierzem służby zasadniczej, to właśnie co jakiś czas miałem miejsce tam wesela, ja tam grałem na syntezatorach, to był syntezator m.in. Roland E15 i Roland E35. Mówiąc grałem, no to wiecie, nie był to jakiś poziom profesjonalny, tylko no taki dosyć słabszy, taki, że można grać na weselach. Akordy, solówki, jakieś takie proste rzeczy. I chłopak był drugi, który też tam był ze mną, też żołnierz zasadniczej służby wojskowej. I on z kolei śpiewał jakieś dyskopolowe piosenki. Także ja grałem, on śpiewał, było śmiesznie. I ja robiłem również czołówki w skali multimedia do kaset z wesel. Czyli wesela były nagrywane, a ja wtedy czołówki jakieś z napisami tworzyłem. No i na tyle im to się podobało, że jak już moja służba wojskowa dobiegała końca, to chcieli, żebym został w tej jednostce. Ja sobie myślałem, gdzie tam, nie będę jakimś głupim trepem pieprzyć to. Jak to się kiedyś mówiło, honor rezerwisty, pagon czysty. No ale my wracamy do pakietu Amiga Forever. Natomiast skala multimedia to był wspaniały program. To była skala MM 200 lub 300. Naprawdę zajebiste możliwości można było uzyskać w tym programie. I takie też rzeczy się wtedy robiło. Mamy tutaj również możliwość uruchomienia Amigi 4000 z PowerPC, z tym, że nie jestem pewien, czy to od razu się uruchomi. Sprawdzimy, bo być może będzie wymagany jakiś dodatkowy plik albo inne elementy, które są niezbędne. Ja się na tym nie znam, bo jeszcze tego nie robiłem. To jest moje drugie uruchomienie. Rozpakowuję i tutaj mamy informację, że tak jakby wybrany ten system nie zawiera partycji bootowalnej. No właśnie. Więc jeśli jeszcze raz zrobię dwuklik, to z dużym prawdopodobieństwem albo się uruchomi, albo nie, ale już tutaj mamy informację zawartą, w jaki sposób instalować system operacyjny PowerPC. Ja teraz w to kliknę. Przekierowuje nas do strony Amiga Forever i tutaj są wszystkie informacje, przynajmniej tak mi się wydaje, zawarte dotyczące tego, w jaki sposób zainstalować, jeśli dobrze to interpretuję, w jaki sposób zainstalować system dla Amigi 4000 z procesorem PowerPC. No tak, wymaga jakiegoś dysku, plus przed chwilą mieliśmy informację na stronie
Cloanto lub jak wolisz na stronie Amiga Forever, w jaki sposób to wykonać, no więc niestety ja tego nie wykonam. Jeśli ktoś jest zainteresowany i sobie kupi ten pakiet Amiga Forever, to rzecz jasna będzie w stanie wykonać te czynności po uprzedniej analizie zagadnienia, ale dla pewności jeszcze raz zrobię dwuklik na Amiga 4000 PPC, czyli Power PC. Tak, to samo będzie. Ja tutaj jeszcze chciałbym dodać, że Jan Zachurancik, czyli twórca pakietu AmiKit, rzecz jasna nie on jedyny, ale główny, od niego się wszystko zaczęło, dystrybuuje taki program, który nazywa się FlowerPod. On też umożliwia uruchomienie pakietu dla Amigi 4000 Power PC i w jego przypadku jest to o wiele ciekawsze, bo wystarczy tylko mieć niezbędne pliki i ten system zostanie zainstalowany i będzie można od razu go eksplorować. Natomiast w wypadku Amiga Forever, no to trzeba to zrobić samemu po uprzednim przeczytaniu, jak już wcześniej wspomnieliśmy, na stronie tej Amiga Forever. Ostatnia rzecz, która wydaje się tu godna uwagi, no bo nie będziemy uruchamiać Workbencha 1.3, gdy już uruchamialiśmy Amiga 500, która zawiera również Workbench 1.3. Więc ostatnia rzecz z folderu Systems to AROS i to jest taki, bym powiedział, nowoczesny system amigowy. To, co przed chwilą było, na co zwróciłem uwagę, że Amiga Walker, wow, fajnie, skala multimedia, która notabene się nie uruchomiła, to według mnie było takie puff, głowa wybucha, ale to, co teraz będzie AROS, to już naprawdę, nie użyję niecenzuralnego słowa, ale niech każdy sobie sam przetłumaczy. Uwaga, mamy uruchomiony system Amiga AROS, 1,98 MB pamięci plus 59 innej pamięci, czyli przypuszczalnie 2 MB chip, 59 MB fast. A więc robimy dwuklik na AROS i mamy bardzo fajne ikonki. Prawdopodobnie dla systemu AROS są jakieś gry, może nawet też programy. Nie mam o tym zbyt wielkiego pojęcia, więc nie będę się wypowiadał. Mogę tylko zaprezentować kilka programów, które w systemie AROS wyglądają nieco inaczej niż w systemie Amiga OS. A Amiga OS, czyli na przykład Workbench. Co to będzie? Screen Grabber? Tak, Screen Grabber. Nawet coś takiego jest w systemie AROS. WIMP. The Window Manipulation Program. Też ciekawe. Dobrze, system AROS zamkniemy z racji tego, że ja się na nim za bardzo nie znam. Jeśli ktoś jest fanem i używa, to na pewno zarówno ma większą wiedzę, jak również wie, co można z nim więcej zrobić. Kolejny folder to Games, który zawiera różne gry. I teraz tak, według informacji, które były na stronie Amiga Forever, to gier jest 50, z tego co pamiętam. My jeszcze raz wejdźmy w te produkty, zróbmy Compare Editions. I według informacji, zarówno wersja Plus, jak Premium zawiera powyżej 50 gier oraz powyżej 100 DEM, czyli programów demonstracyjnych. Więc my możemy po jednym z nich uruchomić. I teraz tak, pomyślmy, która z gier takich znanych jest w kolekcji. No na przykład jest Deluxe Galaga. Mówię o takich, wiecie, no już topowych grach. Chociaż dla mnie Deluxe Galaga może być topowa, dla kogoś innego właśnie wybrana Little Access, prawda? No ale ja poprzestanę na grze Deluxe Galaga i zrobię na niej dwuklik i zobaczymy. Z tego co widzę, to jest tutaj wersja Deluxe Galaga dla kości graficznych Amiga AGA. Teraz uruchomiłem ją. Przeważnie to się wciskało klawisz F7 albo F8 po to, aby
aby były efekty dźwiękowe w postaci strzelania statku. Nie pamiętam, F6, F7 albo F8. Nie pamiętam dokładnie. No nie zrobiłem tego, dlatego nie słychać strzałów. My w tej chwili na Meteor Stormie zginiemy, to znaczy z maksymalną prędkością teraz się poruszam po to, aby szybko zginąć. I zakładam, że nastąpi to już niebawem. Nareszcie. I mamy kolejny level. To jeszcze chwilę postrzelamy. Nie podoba mi się to, że domyślnie startują proporcje 16:9 bądź 16:10. Dobrze byłoby, jakby to w standardzie już działało w takich proporcjach, jakie to były w czasach Amigi. No czyli najczęściej 4:3. No bo to tak wybacza trochę tą taką przyjemność z doświadczenia tego systemu, ale jest to oczywiście tylko moja opinia. No według mnie systemy Amiga, Atari, XLXE, Commodore 64, Amstrad, Atari ST, no powinny być wszystkie prezentowane w 4:3. W takich innych kompilacjach typu Gamebase, Coin Ops, Lunchbox i temu podobnych jest zachowane te tak zwane aspect ratio, czyli współczynnik obrazu. No tutaj w Amiga Forever nie jest to zachowane, niestety. Prawdopodobnie można to zmodyfikować, ale na starcie to nie jest zrobione. A więc z folderu Games uruchomiliśmy Deluxe Galaga, z folderu Demo Scene, czyli Demo Scena. Mamy tutaj według informacji wcześniej zaprezentowanych, to jest tych DEM 100, RSI Mega Demo, czy też RSI. Przymierzam się do tego, żeby zrobić też z tego film, więc teraz tylko na chwilę może to odpalimy. To teraz dla urozmaicenia przepuścimy ten track do końca.
Tych dem, jak wcześniej wspomniałem, jest około 100 lub powyżej, przynajmniej według informacji zawartej na stronie Amiga Forever, w której gdy porównywaliśmy, to wyświetliły nam się właśnie takie informacje dotyczące dem. Powyżej 100. Dotyczy to zarówno wersji Plus, jak również wersji Premium. Kolejną zakładką jest galeria. I zobaczmy, co tutaj mamy. Z 1979 roku. Original Tripos Article. Wow. A Portable Operating System for Mini Computers. Z 1979 roku. Z racji tego, że są to rzeczy chronione prawem autorskim, to nie będę dalej przewijał tych informacji ani prezentował, żeby po prostu film nie został usunięty. Amiga Atari Lorraine Overview z 1983 roku. Provided by Atari Museum.com. Też ciekawe. First Demos 1984. I co się stanie? Zobaczmy. Robimy dwuklik na ikonie dyskietki zatytułowanej First Demos. Ok, już rozumiem. To są dema, które powstały nieco później niż tak jak w Workbenchu dla Amigi 1000, jak na samym początku prezentowaliśmy. Juggler, czyli Jongler, Boeing, czyli standardowa piłeczka amigowa. Teraz właśnie ją uruchamiamy. Nie wiem, czy się uruchomiła, czy niechcący myszką o piksel ruszyłem, a co za tym idzie, że wyszło z siebie. Spróbujmy jeszcze raz. Choć kursor myszki już się nieco zmienił, ale zobaczmy. I teraz już na 100% nie ruszam myszką. I czekamy, choć według mnie już powinno dawno coś się wyświetlić. No dobra, możemy to zignorować. Zobaczmy, co się stanie, gdy klikniemy RoboSiri. Czy w ogóle coś się stanie? Albo Juggler, czyli Jongler. O, coś się dzieje, tylko kwestia, które. Czekałem około 5 minut, nic się nie stało, dlatego już przerwałem ten proces i zamykam to okno. Amiga 1000 Cover, patrzymy. No, czyli to jest obudowa Amigi 1000 z podpisami różnych ludzi z dawnych czasów. Amiga Cover Story on Byte. Byte to takie czasopismo było. Patrzymy. No, z bardzo dobrą jakością. Nie będę prezentować kolejnych stron z oczywistych powodów. Nie chciałbym narażać się. Amiga Patent. Informacje patentowe. Retro Gaming Radio 2004. Patrzymy. Retro Gaming Radio 2005. Historia UAE, czyli emulatora WinUAE, napisanego przez Tony'ego Willena. Band made possible many of the things that you see here today. Because you have to start with an idea that something is possible. No pewnie. Leftovers on the Kickstart 1.0 disk. Być może ciekawe do przeczytania, przejrzenia. RJ Michael interview. Hello
and welcome to the premier podcast for the Casual Blogger Podcast Series. I am your host, Matt Naraki. For tonight's entertainment, we bring to you a man of myth. Ostatnia opcja tutaj dostępna to katalog videos. I tutaj są filmy, których domyślnie nie ma ani w Amiga Forever w wersji Value, ani w wersji Plus. I teraz tak. Spróbujemy uruchomić płytę, ale my nie odtworzymy nawet sekundy filmu po to, żeby film nie został zbanowany. W ogóle w przeszłości, jak szukałem tych filmów, które są zawarte w pakiecie premium, to nigdzie ich nie znalazłem. Dlatego też kupiłem ten pakiet Amiga Forever Premium Edition w wersji 10. I uwaga, płyty z filmami, czyli DVD zatytułowane DVD 1 i DVD 2, które w tej chwili mam zamontowane. Postaram się teraz przenieść do tego, czyli tutaj mamy AF DVD 1. To jest pierwszy dysk DVD z filmami oraz AF DVD 2, czyli drugi dysk DVD z filmami, podczas gdy płyta instalacyjna i portable to jest płyta tak jakby DVD 0, to nigdy nie znalazłem tych filmów. Nigdy, przenigdy. No i właśnie z tego powodu, jak już wspomniałem wcześniej, kupiłem ten pakiet. I teraz tak, gdy spróbujemy uruchomić Launch of Amiga, robiąc dwuklik, to wyświetla się informacja, że nie może być to odtworzone z poziomu playera Amiga Forever. Nie wiem, czy to jest błąd systemu, czy celowe zagranie ze strony twórców, ale gdy te płyty nie były tutaj zamontowane, to interfejs pakietu Amiga Forever żądał po kliknięciu na dowolną z tych ikon, abym włożył którąś z tych płyt. Odpowiednią płytę, czyli czy DVD 1 dotyczącą filmów, czy DVD 2, również dotyczącą filmów. Przypominając, że DVD 0 to jest instalator i wersja portable Amiga Forever. Więc gdy płyt nie ma, ani fizycznie włożonych, ani zamontowanych, to pakiet Amiga Forever, ten interfejs główny, w którym teraz się znajdujemy, pyta o te płyty, prosi o włożenie, ale gdy już je włożymy, to pokazuje się informacja, że one nie mogą być odtworzone, tylko żeby uruchomić w jakimś odtwarzaczu DVD stacjonarnym, albo żeby zrobić to poprzez programowy odtwarzacz. Więc teraz ja już opuszczę pakiet Amiga Forever i postaram się Wam tylko pokazać plansze tytułowe. Nie uruchomię ani jednej milionowej części sekundy z oczywistych powodów. Proszę Was o chwilę cierpliwości. Wybierzemy opcję otwórz płytę i zobaczymy, co się stanie. Amiga Forever DVD 1, napęd H. Videos. Mamy tutaj opcję Launch of Amiga. I tutaj są filmiki, które są dostępne na płycie Amiga Forever DVD 1. Ja nie jestem w stanie uruchomić tych filmów i proszę Was o wybaczenie. Nie jestem w stanie tego zrobić po to, aby nie zbanowali filmu, bo chciałbym, żeby ten film był dla Polaków, żeby mogli sobie zobaczyć, czy chcą kupić pakiet Amiga Forever w wersji premium tylko dla tych płyt DVD z filmami. Więc rozdział, nazwijmy go tak, Launch of Amiga zawiera 12 filmów, z czego 8 jest dostępnych w tej chwili, a 4 jako następny element. Inside Commodore. No, tych filmów widzimy tutaj, że jest trochę więcej. Pierwsza strona zawiera 8 filmów. Druga również 8. Trzecia podobnie jak i dwie poprzednie. I ostatnia także. Inside Commodore mamy za sobą, J. Miner Speech. Klikamy i jest tutaj 6 filmów. Commercials, czyli pewnie jakieś reklamy. J. Miner Interview. 3 filmy. Przepraszam, J. Miner, nie J. Miner.
History of the Amiga. I mamy tutaj, według tego co widzimy, 16 plików tutaj nazwanych jako rozdziały. To była płyta Amiga Forever DVD 1, a teraz wybierzemy opcję Amiga Forever DVD 2. Przechodzimy do Videos. Pierwsza pozycja to aż 27 filmów. To mogą być ciekawe informacje, wartościowe, tym bardziej, że te filmy już mają kilka dekad. Trzecia strona z rozdziałami tak się prezentuje. I ostatnia. Oraz Dave Haney interview. Swoją drogą, Dave Haney, z tego co wiem, to również jest na fejsie. Osobiście go nigdy nie poznałem, bo nie było takiej możliwości. Zapewne zasłużony człowiek. Mówię zapewne, jak taki lamer. Ale kto będzie zainteresowany, ten sobie doczyta i dowie się więcej. A więc tak, w bardzo dużym uproszczeniu wyglądały miniaturki do filmów, które są na płytach Amiga Forever DVD 1 oraz DVD 2, czyli dla przypomnienia, płyty, które zawierają filmy dotyczące Amigi, dotyczące Jaya Minera i nie tylko. Wracając więc do systemu Amiga Forever, czy poleciłbym kupno Amiga Forever w dowolnej wersji? Jeśli jesteś fanem Amigi, jeśli przerobiłeś różne kompilacje z grami, bądź nawet z użytkami, bo jest coś takiego jak Gamebase Amiga, ale nie dotyczący gier, tylko programów, to się chyba nazywa Applications Amiga, to niewątpliwie cennym doświadczeniem będzie eksploracja systemu Amiga Forever, niezależnie od tego, czy to będzie wersja Value, czy wersja Plus, czy też Premium, aczkolwiek wersja Plus jest najbardziej rozbudowaną wersją, o czym mówiliśmy już na początku filmu, dotyczącą tych wszystkich elementów składowych, które są niezbędne do prawidłowego działania systemu Amigi, do prawidłowego działania i konfiguracji systemu AmiKit, czy to w wersji 10, 11 czy 12, na temat to, którego był oddzielny film na kanale. Natomiast wersja premium tym się różni od wersji plus, że zawiera filmy na dwóch płytach DVD, których miniaturkami zajmowaliśmy się kilka minut temu. Osobiście, jeśli nie potrzebujesz filmów, to czy potrzebujesz Amiga Forever w jakiejkolwiek wersji? Na to pytanie musisz odpowiedzieć sobie sam. Ja tylko kupiłem to ze względu na filmy i w zasadzie to był jedyny powód. Dlatego wybór, jak zawsze, należy do Ciebie. Ja dziękuję Ci za uwagę i na zakończenie wspomniany wcześniej Little Access. Cześć!